Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja swoje pytanie kieruję do rządu, chociaż ono nie jest bezpośrednio związane z tym projektem, ale odnosi się do kwestii poruszanej tutaj przez klub parlamentarny Ruch Palikota i często podnoszonej też przez pana premiera. Często słyszę o tym, że duchowni, kapłani w Polsce są bardzo uprzywilejowani. Ja byłam pracownikiem ZUS-u i z tego, co pamiętam, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych jako wśród osób, dla których ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe, wymienia duchownych. Większość duchownych nie opłaca składek, ale na zasadzie tego, że ma zbieg do ubezpieczeń społecznych i składki na ubezpieczenie społeczne opłaca ze stosunku pracy, bo najczęściej duchowni też są nauczycielami, uczą religii w szkołach i z tego tytułu mają opłacane składki. Ale z tytułu tego, że są duchownymi, opłacają składkę zdrowotną. Mimo tego, że pracodawca im pobiera składkę zdrowotną, to oni też opłacają składki zdrowotne. Mało tego, wszyscy proboszczowie parafii, niezależnie od tego, czy coś zbiorą na tą przysłowiową tacę, czy nie, płacą podatki w zależności od liczby parafian, nie tylko parafian praktykujących, ale w ogóle parafian. Więc moje pytanie brzmi, gdzie to uprzywilejowanie księży jest, jak ci księża obciążają budżet naszego państwa, skoro oni podlegają normalnie ubezpieczeniom społecznym, normalnie ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, o obowiązku opłacania składek zdrowotnych, o opodatkowaniu. Więc prosiłabym o odpowiedź i wyjaśnienie. Są pewne może sytuacje na misjach, ale to też nie państwo, tylko odpowiedni fundusz. Dziękuję.